kilkanaście minut po zwycięskiej walce wieczoru w olsztyńskiej Uranii. Rozmawiałem z Piotrem Wilczewskim, który zachował dzisiaj pas TWBA w wadze super średniej. Knockout w drugiej rundzie. Nie sądzisz, że sędzia jednak trochę za wcześnie przerwał ten pojedynek? Chyba nawet nie sędzia go przerwał ten pojedynek, o sekundę wleciał z ręcznikiem, czy nawet rzucił ręcznik. To także nie sędzia, sędzia nawet go dopuścił go do walki. Chociaż pomimo różnie można to było odebrać, ale faktycznie sędzia zachował się bardzo dobrze, dopuścił go do walki. Niestety sekundat zdecydował o tym, że albo jest zamroczony, albo nie chciał, nie wiem, ryzykować. Wydaje mi się, że już był naruszony. No, krótki sierp, precyzyjnie wsiadł na punkt i powalił go na deski. Mogła ta walka trwać dużo dłużej, bo widać, że chciał się szybko oddać, rzucił się. To ja też troszeczkę się zachowałem jak amator, bo też się z nim rzuciłem do bitki, mogłem go przepuścić i dopiero skontrować. No ale trudno, no to jest boks. No. Dalej dodawał sekundant, walka się skończyła przed czasem. Kiedy upadł po raz pierwszy Hiszpan, znaczy po raz pierwszy... Dobra. Bo kiedy właśnie upadł po raz pierwszy Hiszpan, kiedy się tylko podniósł, to od razu rzucił się, chciał się bardzo szybko zrewanżować. No to wyglądało trochę niebezpiecznie, bo naprawdę postawił wszystko na jedną kartę już. To jest instynkt każdego pięściarza, że w momencie, kiedy dostanie, od razu się wyłącza agresja i chce jak najszybciej odejść, to robi to ja, robi to każdy z nas. To trzeba troszeczkę stopować, bo to jest może zły doradca, takie nerwy są złym doradcą. Tu się skończyło, że nie zdążyłem go jeszcze, może bym go skontrował. Jakby mi się udało skontrować, no to wyciągnąłbym z tego wnioski, że nie wolno tak pochopnie knockdownie wstać i od razu się szybko oddać. Przecież stary zawodnik doświadczony, nie wiem dlaczego tak zareagował. Może nawet nie było oszołomione, to ciężko mi powiedzieć, no, ale to jest, mówię, odruch każdego pięściarza. Czyli co, właściwie to była twoja pierwsza walka od czasu walki w Dzierżoniowie, kiedy też właśnie była główna walka wieczoru z Azizem Darim, to było już w kwietniu. Tutaj już minęło 5 miesięcy, mamy wrzesień, no i tak naprawdę znowu nie udało się jakby zdobyć jakieś tam praktyki w ringu, no bo trwała walka tylko dwie rundy. Nie, no prawda, ale... Może bardziej się uczę na sparingach, bo jeżdżę na sparingi do Niemiec i różnie w ogóle po Europie. I może te sparingi dają mi więcej, że jak powiem, doświadczenia, więcej nauki, jak same walki. Ja się bardzo cieszę. No nie ukrywam, że tak w efekcie wygrana walka daje mi tutaj naprawdę, dodaje mi skrzydeł i mam nadzieję, że następne też będą tak szybko kończone. Także i mój cykl był krótki przygotowań i krótka była walka, może zmienię metody treningowe, może zacznę się bardzo krótko przygotowywać do walki. Może to jest jakaś recepta na wygrywanie walki przed czasem. Jeśli chodzi o jakąś poważniejszą walkę niż nawet ta, która dzisiaj się odbyła, no to chodzą takie słuchy, ale chyba nie chcesz na razie głośno o tym mówić, prawda? Tak, no jest tam już trzecia przymiarka. Nie ukrywam, że ciężko dostać walkę, bo chętnych jest, można powiedzieć, w brud, a tych, co mają pasy, jest zdecydowanie mniej, dużo mniej. Także teraz dostać walkę o tytuł, to jest naprawdę ciężko. Wydaje mi się, że już po części sobie zasłużyłem na jakąś walkę i mam nadzieję, że w niedługim czasie jednak się okaże to, że jakąś to, tak powiem, jakiś bój 12-rundowy o jakiś pas znaczący stoczę. Na razie nie zapeszajmy, ale życzymy Ci tego jak najbardziej. Dobra, na razie nie dziękuję.